miała jakieś rewolucje żołądkowe i gdzieś tam no, nie czuła się dobrze. Na szczęście tutaj pomoc medyczna zdążyła na ostatni gwizdek. Panie Adamie, dzisiaj pani Iza zatańczyła w Tańcu z Gwiazdami rumbę. Jak się panu podobał ten taniec? Mi się bardzo podobało, choć wiem, że żona jest bardzo krytyczna i gdzieś tam cały czas mówi, a to źle, a to tak i tak dalej. No, żona jest przede wszystkim bardzo skromna. No tak, to jest zupełnie inny świat dla niej, więc dlatego to jest bardzo ciężkie dla nas, tym bardziej, że ona troszkę jednak była dzisiaj tutaj schorowana i broń Boże nie przez wesele. Co się stało? Miała jakieś rewolucje żołądkowe i gdzieś tam no, nie czuła się dobrze. Na szczęście tutaj pomoc medyczna zdążyła na ostatni gwizdek i zdecydowanie się lepiej teraz czuje. Ale no, na pewno to nie było łatwe, tym bardziej, że tych treningów nie mieli dużo, no bo wesele, to wszystko, to jednak się tak mocno skumulowało i jeszcze nerwy do tego, że no, ja jestem potwornie z niej dumny. To ta sprawa z rewolucjami żołądkowymi, to wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej stresujące niż normalnie. No tak, dlatego, że ja wiem jak to jest, bo tak. Często rewolucje żołądkowe są też od nerwów wywołane i ja na początku myślałem, że to nerwy, ale mimo wszystko żona dużo mniej się denerwuje ode mnie. A jak to się udało, że faktycznie wesele było w ten weekend, dzisiaj jest poniedziałek, to jest raptem no, po prostu godziny od poprawin, że tu się udało do tej Warszawy dotrzeć i jesteście Państwo na miejscu. Było to bardzo trudne, dlatego, że myśmy pierwszy dzień poszli spać o godzinie 8 rano, no właśnie. Później kolejny dzień był do drugiej, wprawdzie już nie z naszym udziałem, bo myśmy o 8 Stefano z Izą poszli jeszcze trochę potrenować. Od 15 do 8 byliśmy na sali, więc później jak Stefano dojechał, poszli potrenować i o 10 pojechaliśmy do domu, żeby się wypocząć, wstać, no bo w 5 do 6 wyjazd, żeby zdążyć tutaj na wszystkie próby, także no to był maraton. Ja się czuję zmęczony, a nie dziwię się żonie. Dzisiaj podczas programu na żywo doszło do takiego symbolicznego przytulenia między najpierw panią Izą, a panią Iwoną Pawlowicz, potem i pan się jeszcze przytulił. Co pan wtedy czuł? Pięknie się na to patrzyło, bo mam wrażenie, że to było bardzo spontaniczne. Czy tak było? Dokładnie. Ja powiem szczerze tak, że to jest tak, jak pani Iwona powiedziała, że czasem to przytulenie jednego do drugiego powoduje to, że ten stres gdzieś spływa. On już wtedy gdzieś tam ze mnie spłynął, ale mimo wszystko no, poczułem to, że mam jakby taką jedyną szansę, żeby to jury przytulić, które mi jest bardzo bliskie, bo my kiedyś oglądaliśmy Taniec z Gwiazdami. Można wyciąć. Dalej oglądamy. Więc gdzieś tam ja znam tych ludzi. Jak się zna takich ludzi z telewizora, a później przyjeżdżasz i widzisz, że to są całkiem normalni ludzie, tak samo jak i my, to tym bardziej czujesz się takim przyjemnie ci jest i chcesz się z nimi przytulić.